taką ideą przewodnią, którą, którą chciałbym, że tak powiem, przekazać Polakom, to jest jedna rzecz, że warto się uczyć z historii, że trzeba dbać o pokój wewnętrzny narodu, bo tą drogą się buduje jego siłę, robić wszystko, żeby Polska była jak najsilniejsza ekonomicznie, żeby mogła tą drogą budować swoją siłę również militarną i mieć umiarkowane zaufanie w stosunku do sojuszników, jakimi by oni nie byli, bo my mamy tendencję takiego zachowania się jak misiu, który się chce koniecznie przytulić do kogoś. I tylko zmieniamy tych misiów, te kolory tego misia. Ja bym chciał zobaczyć kiedyś Polskę, która postępuje według tej amerykańskiej zasady, która mówi, if you do not respect yourself, nobody will. Czyli jak nie masz do siebie szacunku, nikt nie będzie ciebie szanował. I to jest ta pierwsza sprawa. I czy kiedyś się tego doczekamy? Nie wiem, ale ja bym po prostu chciał, żeby, że tak powiem, postrzec przez pryzmat tych dokumentów, na przykład postawy aliantów w stosunku do Polski. No, nie za wiele się mówi też o tym, o losie polskich oficerów, polskich generałów, którzy pracowali na liniach montażowych, którzy, no w ogóle większość z nich była jakby dziękowana, wynoś się, no zrobiłeś swoje. Ja chcę powiedzieć, że ja się zaprzyjaźniłem z ogromną ilością polskich pilotów RAF-u, którzy po wojnie opuścili Anglię, głównie najpierw do Ameryki Południowej, potem wylądowali w Kalifornii. Jeden z nich był absolutnie wybitnym pilotem, ale był tak wybitny, że Stasiu Skalski, który też do mnie do domu przychodził regularnie, Stasiu Skalski, ten człowiek się nazywał Werner Kirchner, bardzo niemieckie nazwisko, ale wspaniały pilot. I Stasiu Skalski do niego mówi, Werner, ty jesteś, wiesz, za inteligentny. On za Anglikami załatwił, że on skończył najpierw Politechnikę w Londynie, potem MIT i potem przez długie, długie lata był wiceprezydentem firmy Teledyne, który i uchodził za twórcę wszystkich paliw rakietowych amerykańskich. Absolutny geniusz. I on pracował do późnych lat swojego wieku, 80., a jak miał 90 lat, zakładał nową firmę. Ale o czym to mówię? Bo ja spotkałem również Waldka Soszyńskiego, który w Ameryce występował pod nazwiskiem Bill Gray. Waldek Soszyński był, latał, on pochodził spod Kalisza, latał na Liberatorach, zawsze do mnie mówił, słuchaj, ja tam ze 36 razy byłem nad Niemcami, zrzucałem te bomby. I on był pierwszym, który uratował całą załogę Liberatora po strąceniu i wodowaniu na kanale La Manche. On był najtwardszy, jak tam na tych dingi powciągał ich wszystkich, no i siedzieli po 24 godzinach, znalazł ich samolot, zamachał skrzydłami, znaczy rozpoznał, ustalił ich położenie. Ale następne 24 godziny zajęło, żeby ich wyłowić. No w każdym razie został oznaczony virtuti militari. Dlaczego o nim mówię? Otóż nowe czasy, nowa Polska i sprowadzenie prochów, znaczy pozostałości, że tak powiem, generała Sikorskiego. Waldek Soszyński był jednym z tych, który niósł trumnę Sikorskiego w Londynie w czasie pogrzebu jako ta osoba wybitna, wybitnie nagrodzona. I Werner Kirchner, ja mam ten list w domu, pisze do generała Gotowały, ówczesnego dowódcy wojsk lotniczych i on pisze w tym liście, mówi, panie generale, tutaj jest taki bombowiec, bo oni tam się dzielili, te ci piloci, na bombowców i myśliwców. No myśliwcy to ta wyższa ranga. Ja mówię, to jest taki bombowiec, Waldek Soszyński, ale w porządku facet, mimo że bombowiec, prawda? I on tam niósł tą trumnę i może by symbolicznie, że tak powiem, tą trumnę ponownie poniósł w momencie, kiedy ta trumna dotrze do Polski. I proszę sobie wyobrazić, przynajmniej według tych relacji, które Waldek mi przekazywał, to na ten list nawet nie dostał odpowiedzi Werner Kirchner. Z Wernerem Kirchnerem był jedyny pilot, z którym się nie mogłem spotkać, bo on miał tak zaostrzone kontrole, z kim się spotyka, był tak ważną postacią dla władz amerykańskich, że on nie mógł od tak się spotkać. Także ja nawet dla celów towarzyskich nie mógłbym się z nim spotkać, ale Waldek dał mi ten list i tak dalej, no ale
nie doczekali, oczywiście ani tej trumny nie niósł, ani się nie doczekali odpowiedzi na to. I ja bym chciał, żeby w historii Polski nastało tak, że nawet jakby tej trumny nie niósł, ale ktoś by mu odpowiedział na ten list. To byłoby bardzo sympatyczne, bo nic innego nie jest ważne, jak te pomosty między generacjami i tak dalej. Nigdy nikt nie jest najmądrzejszy, nikt nie ma patentu na wiedzę, ale byłoby bardzo sympatycznie, gdyby takie relacje zapanowały. Ja powiem szczerze, tak jako przeciętny człowiek, który tam powiedzmy siedzi sobie w pociągu, rozmawia z Polakami, z jakimiś taksówkarzami, dyskutuje i tak dalej, oprócz jakichś swoich znajomych, no, wiele się zmieniło tak w relacjach międzyludzkich. Z jednej strony pozytywnie ludzie jakby są coraz bardziej sympatyczniejsi, ale z drugiej strony no, zrodziło się coś, co jest taką zazdrością znowu finansową w tej chwili. Znaczy, nie tak jak w Ameryce się patrzy, sąsiad podjechał nowym samochodem, no to drugi myśli, cholera, co tu zrobić, żebym też miał taki samochód. A tu tak trochę taka jest atmosfera, co tu zrobić, żebym tego samochodu nie miał. I to byłoby lepiej, gdyby jednak, że tak powiem, to jakoś wyciszyć. Karać tych, co są winni, bez żadnej dyskusji. Ale siła narodu musi być w tym. Ja powiem na przykład, jednym z moich najwspanialszych kontaktów, ludzi, którzy mi bardzo pomogli, ja miałem wejścia do wszystkich najważniejszych firm aeronautycznych zgromadzonych w Ameryce, był Polak, on się nazywał Kazimierz Tarczyński, ale on się urodził w Ameryce, ale był takim zajadłym Polakiem z powodu rodziców, że ktoś z najważniejszej nawet firmy źle by wymówił imię Kazimierz albo Tarczyński, mowy nie ma, żeby kontrakt zawarli. On był specjalistą w pokrywaniu powierzchni twardym chromem. Miał najgłębszy tank, chyba tam 250 metrów i tak dalej, więc... I ten człowiek miał tablicę rejestracyjną, zmieniał Cadillaki regularnie, ta sama tablica rejestracyjna, czuwaj. Miał polsko, czuwaj. I Kaziu Tarczyński, zanim go poznałem, mi opowiadał, mówi, wiesz, raz poleciałem do Polski, bo mamusia i tatuś zawsze, bo on bardzo śmieszny, bo polsku myśmy przechodzili na angielski, bo to polski był taki śmieszny. I mówi, wiesz, w starych czasach, jak się wlatywało z Londynu, to tak nad Redłowem wchodził samolot na obszar powietrzny Polski, oznajmiano, że jesteś nad rejonem Polski i tak dalej. I ten Kaziu się mówi, rozpłakałem się, mówi, siedziałem w tej pierwszej klasie i płakałem. Stewardesy przyszły i także to jest coś, moja żona, moja druga żona, z którą już jestem 18 lat, ona nie jest Polką i to, ja też nawet taki stłamszony wyjeżdżając z Polski to nie pozwalałem. Ona jeździła do Polski, ja nie mogłem, bo ja miałem, jakby to powiedzieć, na granicy byłem zablokowany. Ale w każdym razie ona jak przyjeżdżała, jak mi powiedziała, że jakiś chodnik gdzieś był nierówny, to ja dostałem furii, broniłem tej Polski, że w Polsce nawet chodniki są wszystkie najrówniejsze i tak dalej. I ona zawsze mówiła, słuchaj, ty przez tyle przechodzisz, dlaczego jesteś takim patriotą? Ja mówię, wiesz, ale to tylko Polak jest w stanie zrozumieć. No, bo ja jej też pokazałem, dlaczego ja nie mam w tej chwili, na przykład nie występuję nawet o polski paszport. Mam jeden dokument ważny, polski, skrócony odpis aktu urodzenia. Ale otóż dlatego, że jak się przeprowadziłem poza granicę, jeden kraj zostałem wypchnięty, to no musiałem tam jakieś rzeczy przepisać. Udałem się do polskiego konsulatu przy ambasadzie w jednym z państw. No i tam szedłem, ta pani tak na mnie popatrzyła przez szklaną szybę, podniosła telefon i mówi, ten tu jest. Więc jak stwierdziłem, że na nazwisko mam ten tu, no to już nie będę, że tak powiem, zmieniał swoich dokumentów, bo nazywam się naprawdę inaczej. Byłem na drugi raz zabrałem swoją żonę, żeby zobaczyła, jak, że tak powiem, jestem traktowany. Dlatego ona tego nigdy nie mogła zrozumieć, że mowy nie było, żebym cokolwiek pozwolił komukolwiek powiedzieć na Polskę. W Polsce wszystko najlepsze, jedyne, najlepiej poukładane, ale są fajne zmiany. No na przykład ja w tej chwili podziwiam, bo to różnie z tym bywało, ale na przykład z przyjemnością jeżdżę pociągami w Polsce, bo naprawdę wiele rzeczy się zmieniło, jest czysto przede wszystkim. Na czas jeżdżą te pociągi dosyć szybko i tak dalej. Schludni ci konduktorzy mówią dzień dobry i tak dalej. No, no jest jakiś taki powiew, taki element, jak gdyby powiedzieć, pewnej swobody funkcjonowania. Pewnie to wynika też i ze standardu finansowego. Nie wiem.